Hello! Nazywam się Elżbieta Nocoń i prowadzę online-ową stacjonarną szkołę językową ENCIO, a w tych krótkich filmikach pomagam Wam mówić bardziej po angielsku. I dzisiaj kolejny z tej serii liter, których nie ma, litera W. Answer. Answer to pierwszy i najbardziej kujący po uszach. Answer. Odpowiedz. Question and answer. There is no answer. There was no answer to my question. Answer. Pamiętajcie, wydaje mi się, że poprawę swojej wymowy warto zacząć od właśnie tego. Czasownik łatwy, łatwa, często nazywana czynność. Błagam. Answer. Sword. Sword to miecz. No to tak bardziej dla fanów gier komputerowych, tudzież militariów. Też bez W. Wszyscy się dziwią, kiedy im o tym mówię, stąd umieściłam ten wyraz na liście, chociaż nie jest on może wyrazem dnia powszedniego. Sword. O, po prostu bez W. S-O. Sword. Wrong. Wrong number, kiedy dozwonię się nie tam, gdzie chciałam. Wrong. O. Wrong answer. Zła odpowiedź. Te dwa wydaje mi się warto połączyć. Wrong answer. All right. Can you hear that? Czy wy to słyszycie? All right. No dobra. Wymawiam identycznie jak write, czyli pisać. Warto sobie to tak skojarzyć. Right. Nie ma żadnej różnicy w wymowie tych dwóch słów. Write to pisać. R. To jest pierwsza głoska w tym wyrazie. Write. What do you do more often? Do you write or do you type? Okay. Wrestling? Wrestling to sport zapasy. Wrestling. Mm-hmm. Do you like watching wrestling? Or boxing? I don't. Where's the fun in it? Wreck. Wreck to wrak. Auta, statku, zatopiony na dnie morza. Wreck. Wreck. Wrap. Ten lubię. Wrap. Wrapping paper. Wrap to pakować. Wrapping Christmas present is one of my favorite activities. Serio, lubię to. Pakować. Not in the bags, but in the wrapping paper. Wrap, wrapping paper. Ale wrap to jeszcze jedna rzecz, którą lubię. Taka jakby tortilla? Wrap. W Macu widziałam. Widziałam w McDonaldzie. Jest coś takiego w menu. Wrap. No chyba tortilla się to po polsku nazywa. Tortilla to też nie bardzo po polsku. Dobra, jeszcze jeden. Wrist. Wrist, czyli dokładnie to miejsce, gdzie your hand łączy się z arm. Wrist. Wristwatch. Dzisiaj nie mam wristwatch. Wrist. To na... to ta część ciała tutaj. Wrist. Ok. Jedziemy z powtórką, bo powtórka matką nauki wszelakiej. Answer. Sword. Wrong. Right. Wrestling. Wreck. Wrap. Wrist. Nagrywajcie siebie, kiedy wymawiacie te słówka. Chętnie ich posłucham. Możecie je jak najbardziej przysłać. Subskrybujcie nasz kanał. Lajkujcie. Będziemy robić więcej tych filmików. Dajcie znać, czy pomagają Wam lepiej wymawiać i brzmieć bardziej po angielsku. Bye!